W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co możecie zobaczyć w Puerto Plata i północnej Dominikanie. Klikaj subka i oglądaj. Jestem na Górze Izabeli. Góra Izabeli to jest obowiązkowy punkt programu dla każdego szanującego się turysty. To taka wieża Eiffla tylko dla Puerto Plata. Jest tutaj najpiękniejszy widok. Zobaczymy zatokę, do której jako pierwszy Europejczyk przypłynął Krzysztof Kolumb. Góra Izabeli nazywa się Górą Izabeli dlatego, że pani Izabela Królowa była sponsorką pana Krzysztofa Kolumba i on po prostu chciał zrobić jej przyjemność i dlatego nazwał ją Górą Izabeli. A teraz pokażę Wam wisienkę na torcie, a tak naprawdę dwie. Jestem na szczycie Góry Izabeli, gdzie jest piękny, wielki pomnik Chrystusa Odkupiciela. Na mnie czeka teraz przewodnik, który jest specem od robienia zdjęć na Instagrama. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? José. José? Aha. Soy Hanna. Mucho gusto. Ok. Bueno, yo quería saber qué haces aquí. Ah, mira, nosotros trabajamos dentro de la tienda, en los gift shops. So, ayudamos a las personas a hacer la foto con la estatua. Sí. Parecen como si tuviera el Cristo en la mano, tocando la cabeza. Eres especialista para hacer las fotos para Instagram. Sí, profesional, sí. Paparazzi. Bueno, entonces vamos a hacer algunas fotitas. Ok, si quieres, vamos. Perfecto. Zobaczymy, czy to, co mówi, to prawda. Bueno. Dale, como el Cristo. Uno, dos, tres. Una la otra aquí. Mientras más planita, mejor. Perfecto. Júntalo un poquito. Perfecto. Uno, dos. Y mirando allá. Como un niñito al lado perfecto, tuyo. Perfecto, muchas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. No hay problema. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Tam będą wszystkie zdjęcia speca od zdjęć. A ja teraz wybieram się do Puerto Plata. Narka. Po Górze Izabeli zjechałam do Puerto Plata. Jestem w ulicy Parasolkowej. Under my umbrella, niby w głowie huczy Rihanna, ale jednak bez kawy się nie obejdzie. Idę teraz napić się mocnego dominikańskiego espresso. Hola, buenas. Jestem w podobno najlepszej kafeterii w całym Puerto Plata. Nazywa się El Rincón del Café. I sam właściciel będzie mi mówił o najlepszych kawach. Hola! Hola! Bienvenida al Rincón del Café. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Entonces, me diga un poquito sobre lo que tienes aquí. Somos una tienda de café de especialidad dominicano. Sí. Todo tipo arábica. Sí. Todos los cafés que tuve aquí son dominicanos, producidos por pequeños productores y tostados por pequeños tostadores. Estos nombres que tú ves aquí son los nombres de la ciudad donde se produce el café. Esperanza, San Juan, todos son dominicanos. Sí, ¿y cuál es más fuerte que tienes? El fuerte vienen siendo como esto, tipo Esperanza. Estos son café de grado de especialidad. Es diferente a lo que se consigue en un supermercado o en una tienda común. Nosotros trabajamos con café de grado de especialidad. Entonces, ¿quién? Porque yo soy mamá. Entonces, tengo dos hijas. Este café es perfecto para mí, ¿no? Sí, es perfecto para ti. Muy es bien. Es una buena carga de cafeína, un buen sabor. Sin café no hay sobrevivencia. No, no es posible. Sí. Y también tenemos aquí lo que son los chocolates. El chocolate viene de aquí, de la mazorca del cacao. Sí. Dentro están los granos del cacao. Pero yo tengo unos aquí que son dulces, revestidos de chocolate, que tú puedes probar, puedes comer.
tiene muy buen sabor. ¿Hay posibilidad de quebrar el diente? ¿Muy duro? No. No. Entonces no hay problemas con los dientes. No. Dostałam właśnie ziarnko kakao obtoczone czekoladą. Spróbuję. Sensacjonal. Naprawdę to jest pyszne. Was bym w konia nie robiła. Już mam suwenir do domu dla moich dzieci. Nie będą jadły niezdrowych, przetworzonych rzeczy z supermarketu, tylko po prostu będą cisnąć zdrową, dominikańską czekoladę. Queríamos mucho probar un cafecito o dos o tres o cuatro. Okay. Porque hay mucha cosa todavía para ver y estoy sin energía. Te recomiendo un frappé. Sí. Es un café frío y tiene muy buena carga de cafeína. Muy bien, por favor. Doble. Gracias. Aquí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que tenemos aquí, el frappé. Frappé, sí. Tenemos un cappuccino y espresso. Muy bien. ¿Cuál es tu preferida? En la mañana, el espresso. El espresso, sí. Media mañana, el cappuccino, y ya en la tarde, con el calor, el frappé. El frappé, sí, lógico, ¿no? Muy bien. Naprawdę pięknie pachnie. Znowu boję się, bo będę musiała próbować bez cukru. Teraz będę tak jak taki króliczek Duracell, wiecie? Muy bueno, muy bueno. ¿Sientes las notas afrutadas, dulce del café? No, otra nada. Vez. Nada de eso, pero lo que importa es que voy a tener bastante energía. Sí, mucha energía. Cappuccino. To już jest bardziej zdecydowanie moja bajka, bo jest dużo bardziej delikatne, jednak jest mleko, więc nie jest ten taki smak bardzo intensywny. A na deser oczywiście. Jackpot. I déjame preguntar, ¿hace cuánto tiempo trabajas con café y por qué trabajas con café? Bueno, yo inicié hace unos 4 años. Trabajando, recuperando cafetales que se habían perdido y luego inicié poniendo una tienda que tiene ya 3 años. Entonces no es una cosa de padre, sí. De papá. Yo nací en una finca de café. Ah, sí. Me crié. Entonces tienes café. Sí, está en la sangre. Sí. Entonces. Justo. Sí. Entonces no eres novato. No, tengo toda la vida, trabajando sí. con café. Y chocolate también, sí. Siempre el café se produce también donde hay plantas de cacao. Perfecto. Entonces, es una pasión de vida. Alexis, muchas gracias por todo. Chao, chao. Chao. Paseo de Doña Blanca to pasażyk, który wybudowano ku czci właśnie Doña Blanca. Doña Blanca była, oprócz tego, że bizneswoman genialną, która odkryła potencjał Puerto Plata i wybudowała pierwszy hotel, który nazywał się Europa. A oprócz tego była kobietą o bardzo dobrym sercu i przyczyniła się do pomocy lokalnej społeczności. Dominikańczycy postanowili uczcić ją, jej pamięć i to, jaką była wspaniałą i ciepłą i dobrą osobą i wybudowali jej piękny pomnik. Czyli tak naprawdę Argentyna miała Evitę, a Puerto Plata ma Doña Blanca.
lata na ryneczku mega klimatycznym. Po mojej lewej stronie jest La Glorietta, czyli scena, wow, scena 360 stopni, na której normalnie występują artyści, a teraz w czasach covidowych w ciągu tygodnia jest tutaj punkt szczepień. Co mi się bardzo podoba w Puerto Plata, w samym centrum Puerto Plata, to to, że można bezpiecznie się poruszać. Jest policja Poltur, policja turystyczna, która dba o nasze bezpieczeństwo. No i the last but not least, w Puerto Plata mamy zarówno góry, jak i morze. A teraz pójdę gdzieś, co się wiąże właśnie z morzem. Bursztynek, bursztynek, znalazłam go na plaży. W Dominikanie dzieciaki śpiewają bursztynek, bursztynek, znalazłam go w kopalni. I teraz powiem wam, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że bursztyny w Dominikanie po prostu znajdują się w kopalniach. Chodźcie, opowiem wam dwie super historie. Jestem w Muzeum Bursztynu, które w Dominikanie wydobywa się w górach i w kopalniach. Co jest innego w tych bursztynach, to że można znaleźć tu różne dzikie, egzotyczne zwierzęta i owady. Steven Spielberg swojego czasu wynajął właśnie z tego muzeum bursztyn, który później zagrał główną rolę w Jurassic Park. Oprócz bursztynów, Dominikana ma też kamień, który nazywa się Larimar. Ja jestem w tej chwili w miejscu, w którym oszlifowuje się ten kamień. Kamień jest wyjątkowy, dlatego że jest niebieski. Człowiek, który odnalazł ten kamień po raz pierwszy, dostał szansę nazwania go. I nazwał go po pierwsze od imienia swojej ukochanej córki Larisy, a po drugie od morza, czyli Mar. Stąd Larimar. Jak będziecie na Dominikanie, to możecie spoko kupować albo bursztyny, albo Larimar. Rdzennymi mieszkańcami Haiti, czyli Haiti i Dominikany, była ludność Taino. Około 20-30 lat po dopłynięciu Kolumba na tę wyspę, Taino wymarli kompletnie. Zarówno wskutek działań Europejczyków, jak i chorób, do których byli nieprzyzwyczajeni. Natomiast mamy po dzień dzisiejszy sporo śladów Taino. Po pierwsze, we krwi Dominikańczyków jest DNA Taino, wymieszane razem z DNA afrykańskim i hiszpańskim. Po drugie, przede wszystkim w sztuce. Chodźcie do środka, zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego. Dominikana to nie tylko zapach rumu, ale też zapach cygar. Tak naprawdę na Dominikanie robią najlepsze i sprzedają najwięcej cygar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces ahora? Sacándola. Sacándola, so. On po prostu tak jak wyciągacie pranie z pralki, to potem trzeba je roztrzepnąć, żeby ładniej wyschło. Więc on robi dokładnie to samo z liśćmi tytoniu. Pewnie wszyscy kojarzycie cygara Cohiba kubańskiej. Tak naprawdę Cohiba po prostu ściągnęło nazwę od ludów Taino, bo oni dawno temu zwijali jakieś tam swoje liście i palili jakieś tam lekko narkotyzujące ziółka i nazywali je Cohiba. No i oczywiście ciekawostką jest również, moi drodzy, że w języku polskim jest kilka słów, które wywodzą się od Taino. Jest nim na przykład hamak czy kapak. Thank you.
Otoczenie, w którym znajduje się artysta, wpływa na jego sztukę. Tak jak widzimy tutaj, dominikańska sztuka jest radosna, jest wesoła, kojarzy się z plażą, z oceanem, z piaseczkiem, z luzem i z relaksem. Jeżeli chcecie wziąć ze sobą taki malutki kawałek Dominikany ze sobą do Polski, to możecie sobie kupić takiego wieloryba i powiesić na ścianie. Jestem pewna, że wtedy szare listopadowe popołudnia i wieczory będą cieplejsze i radośniejsze. Jeżeli jesteście fanami piratów, to koniecznie musicie wpaść tutaj i zobaczyć fort XVI-wieczny. Strzegł on wejścia do portu, do którego kiedyś wpłynął Krzysztof Kolumb. Ten tutaj. Dzisiaj do tego portu wpływają głównie wycieczkowce ogromne. Przed chwilą jeden z nich odpłynął. A na górze jest Chrystus Odkupiciel i Góra Izabel, na której byłam dzisiaj wcześniej. Park ten to jest ulubione miejsce dominikańczyków. Przychodzą tu z dzieciakami, robią pikniki i zaczyna się tutaj też promenada, która ciągnie się jeszcze przez kilka kilometrów. Puerto Plata jest wspaniałym, urzekającym i bezpiecznym miasteczkiem. I jeżeli będziecie w północnej Dominikanie, to musicie je odwiedzić. Na dzisiaj już kończę. Mam co prawda jakieś zobowiązania wieczorne, ale o tym kiedy indziej. Prześciera się najpiękniejszy widok. In cima da montaña de Isabel. O, Portugalski Jezus. Dzikie, egzotyczne zwierzęta i owady. Jednym z takich owadów, jednym z takich masztynów.